Witajcie moi kochani, dzisiaj jesteśmy w studio, tak, jesteśmy w studio, ponieważ będziemy budować zestaw na Flondrę, a takie zestawy ciężko buduje się gdzieś tam w terenie, więc sobie je dzisiaj omówimy. Dostałem też sporo zestawów od znamienitych wędkarzy, czy to z Kołobrzegu, czy z Władysławowa, naprawdę od mistrzów. Zobaczymy, jak oni tworzą te zestawy, no i oczywiście zobaczymy też kupne. Zapowiada się ciekawie. Zaczynamy. Jedna sekunda dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z surfcastingiem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli zarzucamy tą naszą przynętę, wyrzucamy ją na naprawdę dalekie odległości. Mamy ciężarki duże, plecioneczka 0, nie wiem, 10, czy żyłka 0,28. Ona tego nie wytrzyma. Więc musimy użyć przyponu końcowego, strzałowego. Co to jest? To jest po prostu nawinięty odcinek, nie wiem, 20-metrowy plecionki 0,18 bądź żyłki 0,50. Pamiętajcie po prostu o tym. Łączymy to węzłem zderzakowym. Myślę, że tutaj nie będzie większych problemów. Poczytajcie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Albo kupujemy już gotową taką żyłkę, na przykład kolorową, z przyponem końcowym, właśnie już tym wbudowanym, tym strzałowym. Tam wtedy nie ma tego wiązania. To jest bardzo, ale to bardzo istotne, ponieważ no, to jest bezpieczeństwo. Jak się urwie ten ciężarek, to tak prawdę mówiąc nic nie wie, gdzie on poleci, nie? No i dobra, mamy pierwszy zestaw Degi rozpakowany, no i tam mamy gdzieś tą naszą wędkę, ten nasz przypon strzałowy zakończony krętlikiem z agrafką, no i właśnie tutaj to mocujemy. No i zobaczcie, ten przypon Degi jest tak zbudowany, że ma takie haczyki. O, tu mamy taki haczyk, pyk. Takie haczyki możemy sobie kupić luzem. No i tutaj, o zobaczcie, zahaczamy nasz haczyczek. I on tak mniej więcej wygląda. Tu oczywiście to musimy podnieść, żeby to się naprężyło. Czy to jest dobre rozwiązanie? Pokażę wam to tutaj na kamerze jeszcze drugiej. Tak to wygląda. Czy to jest dobre rozwiązanie? Ja uważam, że no nie do końca. No oczywiście ok, no przy zarzucaniu nie robi nam się helikopter, bo normalnie to zobaczcie, to tak może sobie lecieć. I faktycznie no ten nasz, ta nasza przynęta może nam zlecieć z tego haczyka, więc no tego typu zabezpieczenia są w miarę spoko. Sprawdźmy, jak oni to mają na dole rozwiązane. Na dole, aha, na dole też jest drugi taki haczyk, czyli ten przypon dolny też jest tak samo zbudowany, czyli też mamy ten haczyk. No i oczywiście na samym dole mamy krętlik z agrafką do zaczepienia naszego ciężarka. I teraz od razu też parę słów o ciężarkach. Tu mamy ciężarek Kulka, no i wielu zawodowców mówi, że te ciężarki się zarąbiście kotwiczą. Ja no, też zauważyłem, że są faktycznie takie momenty, gdzie ten ciężarek się fajnie kotwiczy. Natomiast no, duże grono ludzi mówi też o tym, że ten ciężarek fajnie penetruje nam dno łowiska. No i to by też nawet sugerowało, że zobaczcie, on ma wbudowany krętliczek, także coś w tym może być. Natomiast myślę, że ciężarki takie są dużo lepsze, ponieważ on po prostu dalej leci. Ten no, ma podczas lotu taka kulka, no, robi większe turbulencje, tak to nazwijmy, a taki ciężareczek naprawdę daleko leci, no i też troszeczkę penetruje nam to dno, więc jeżeli byście chcieli troszeczkę więcej pooglądać sobie o ciężarkach, to zapraszam się tam mamy taki film typowo tylko o przeznaczeniu ciężarków, kiedy je używamy. Robiłem go z 3 lata temu, byłem wtedy jeszcze młody i piękny, natomiast no, tam się wiele nie zmieniło. Drugi zestaw Degi zbudowany jest identycznie, różni się tylko kulkami, które mają nam no, zwabić tą flądrę. Natomiast ten zestaw York idzie zupełnie inną stronę. Tam jak mieliśmy takie zahaczki do naszych haczyków, to tutaj nie da rady zrobić takiego zahaczka, bo zobaczcie, mamy takie metalowe ustrojstwo, które ma nam no jak najdalej od żyłki głównej oddalić nasz przypon boczny, który ma wabić flądry. No i zobaczcie, on tu ma nawet takie coś, takie ustrojstwo metalowe. No myślę, że to może wabić flądry, to może się podobać. Natomiast no jest tego, zobaczcie, dużo. I teraz tak, jest bardzo wielu zwolenników tego, żeby walić tutaj naprawdę masę kolorowych rzeczy, bo te flądry ponoć lubią to. Ja wam powiem szczerze, czym mniej tutaj walę tych ustrojstw dziwnych, tym mam więcej flonder. Coś w tym jest, coś w tym jest. Przejdziemy zaraz do innych zestawów. Tutaj mamy po prostu kupne. Ja chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, te haczyki są ogromne.
Naprawdę, te haczyki, które kupujemy często na tych zestawach, one są bardzo duże. To nie jest tak, że Flondra nie da rady połknąć takiego haczyka, natomiast nie ma sensu budowania tego zestawu w oparciu o tak wielkie haki. Naprawdę, jeżeli sobie wybierzemy Gamatsu 6 bądź Yuki nawet 4, zdecydowanie to jest ok. Jeżeli będziemy łowić na przykład krewetkę, to uwierzcie mi, taki mniejszy haczyk, fajnie związany nicią, zrobi furorę. Okay. I teraz przechodzimy już do konkretnych zestawów zbudowanych przez bardzo znamienitych zawodników, którzy są częściej na plaży, nawet niż ja. No i jednym z takich prekursorów też wędkarstwa morskiego jest Jacek Frączek. Zawodnik numer 1 Władek Team 2020, więc siłą rzeczy warto by było zobaczyć, jak wygląda jego taki zbajerowany zestaw na tą Flondrę. No więc ja wam powiem tak szczerze, on jest bardzo podobny do tego zestawu Degi, który żeśmy oglądali. U góry mamy oczywiście jakąś pętelkę. Pętelka jak pętelka, ale Jacek ma ją, zobaczcie, chyba w rurce termokurczliwej. Dbałość o szczegóły, jak najbardziej, level hard, nie? Później mamy taki oto haczyk. I tak jak tam mieliśmy plastikowe, zobaczcie, Jacek używa takiego metalowego haczyka, co wydaje mi się lepszym rozwiązaniem, ponieważ mniejsze opory w powietrzu na przykład, nie? Zobaczcie, mamy też stoperek, dzięki któremu będziemy mogli sobie to tutaj to troszeczkę tym majdać. Natomiast jak idziemy niżej, o, to daleko. Mamy trok boczny i zobaczcie tutaj, zobaczcie, spójrzcie na to, to jest to, o czym ja mówiłem. Malutki haczyk w porównaniu, zobaczcie, z tym Yorkiem. To normalnie przerażająco wręcz wygląda. Zobaczcie, ten haczyk, a to coś, nie? Ma naprawdę malutki haczyk. No i coś, co ja też użyłem od jakiegoś czasu. Jedna kuleczka. Naprawdę jedna kuleczka i to jeszcze bym powiedział nie przy samym haczyku. Jedna kuleczka gdzieś troszeczkę dalej. Ona może być na stoperkach. Jacek ma tutaj tylko jeden stoperek. Podejrzewam, że też od czasu do czasu zdarza mu się to po prostu dociągnąć do tego, żeby to po prostu było gdzieś przy samym haczyku. Natomiast ja używam, robię to w taki sposób, żeby ta kuleczka, czy to wypornościowa, czy tam taka typowo, która ma tam gdzieś tam zwabić tą flonderkę, no nie była przy samym haczyku, troszeczkę dalej. No ale dobra, i lecimy, słuchajcie, bo no mamy tą zahaczkę, nie? Mamy tą zahaczkę i ta zahaczka oczywiście możemy sobie to tak zahaczyć, proszę bardzo, to tak to wygląda, bardzo fajnie. Leci i na dole ciekawostka, zobaczcie, jak to wygląda. Jest krętlik z zahaczką drugą. Już mamy w tym samym krętliku, do którego mamy przymocowany, tutaj zobaczcie, tu jest przymocowany nasz boczny trok, a na drugą zahaczkę oczywiście zahaczymy sobie, zobaczcie, nasz drugi haczyk, no ten jest nieco większy akurat. Mamy tutaj też kulkę wypornościową, bardzo często spotykana na plaży jest właśnie tego typu kulka biała z jakimiś elementami, z kropeczkami na przykład. Ona jest wypornościowa, więc ona delikatnie nam ten zestaw odchudza. Jeżeli będzie odpowiednio lekki, no to w tym momencie prąd morski będzie nam go smyrgać na wszystkie strony. Jeżeli nie będzie za duży ten prąd morski, to naprawdę będzie spoko. Ale jest jeszcze jedna wielka ciekawostka. Zobaczcie, mocowanie do ciężarka jest dziwnie zrobione, bo ten ciężarek jest, zobaczcie, przelotowy. Czyli w tym momencie, jak ten ciężarek sobie gdzieś leży na dnie, to tutaj to się może po prostu przemieszczać. Co tu nam daje? Słuchajcie, też się tak zastanawiałem w pierwszym momencie, co to może Jackowi dać. Natomiast myślę, że taka podstawowa rzecz to skrócenie naszego przyponu, tego końcowego. Zobaczcie, teraz jak zahaczyłem sobie ten dolny trok o tą zahaczkę górnego troka, no to w tym momencie zmniejszyło nam się to tutaj o połowę, nie? A co za tym idzie, jesteśmy w stanie rozstawić troszeczkę szerzej nasze przynęty, czyli ta przynęta, która de facto będzie przy ciężarku, no to ona sobie jest przy ciężarku. No i potem na przykład nasz drugi trok możemy umieścić nawet do 1,5 metra dalej. Co to nam daje? Sami sprawdźcie. Jacek przekazał nam dwa zestawy, przy czym ten drugi jest, nazwijmy to, takim tradycyjnym. No i właśnie to jest on. Zobaczcie, jest pętelka, zwykła taka pętelka. Mamy też oczywiście rurkę termokurczliwą, taką jak to Jacek uwielbia dawać. No i zobaczcie, tutaj mamy
taki krętlik takimi kuleczkami i to jest taka ciekawostka, bo te kuleczki są zespolone ze sobą. To jest naprawdę bardzo ważne. Robi to na przykład Mikado i powiem wam, te kuleczki jeszcze świecą. Także to jest naprawdę bardzo fajny bajer, bo tak jak wiemy, flądra jest taka ciekawska, więc umieszczanie takich różnych dziwnych elementów na przykład no gdzieś tam pod, w tym naszym zestawie na pewno nie jest niczym złym. Mamy ten boczny trok, gdzie on tutaj jest? O, jest myk, boczny trok. Boczny trok jest zrobiony tak, jak ja lubię. Czyli zobaczcie, mamy stoperek, mamy drugi stoperek i mamy coś, co tą flonderkę ma zaciekawić. Czyli na przykład, jak, tak jak w tym przypadku, mamy tam jakieś kuleczki. Jacek ma to tak rozwiązane, że tu się to przemieszcza, czyli no jeżeli ten prąd morski będzie tutaj operował, no to wiadomo, że to się tam będzie jakoś tam mieszać. Tutaj mamy jakieś, zobaczcie, cekinki, więc to się też tam może fajnie błyszczeć. No i mamy haczyk oczywiście, taki troszeczkę mniejszy, taki jak ja to też lubię. No i to umieszczenie tego elementu wabiącego, który tutaj jest też no, możliwy do naświetlenia i wtedy to świeci, w takiej odległości od haczyka moim zdaniem jest najlepszym z możliwych sposobów. No i to jest jeden troczek. Tak jak widzicie, już tutaj nie ma tych zahaczek różnych dziwnych. No i tutaj mamy drugi troczek, który jest zbudowany w zasadzie identycznie. Natomiast tutaj mamy tym elementem wabiącym, mamy kulkę wypornościową. Też spoko sprawa, też można to zaciągnąć. Zobaczcie, że to się po prostu nie przemieszcza, jest w takiej odległości od haczyka. Mamy taką typową agrafkę, zobaczcie, do zaczepiania ciężarków, ona jest bardzo spoko, natomiast Jacek chyba od karpiarzy coś takiego ukradł, taki pomysł, żeby zrobić takie zabezpieczenie. Co to nam daje? Na pewno w tym momencie się nie wypnie ten ciężarek, no i to też podnosi estetykę tego rozwiązania. Na małym zlocie morskiej ekipy dostałem też od ekipy z koło brzegu takie coś, aż się boję to rozpakować. To oczywiście od Adama Cempel dostałem. No i tutaj już widzimy też mega zbajerowany zestaw. On tu ma to opisane tak, że to jest winda, flądra, pływający. Normalnie szok. Zobaczmy, co on tutaj zbudował. Zaczniemy tym razem od dołu. Tutaj mamy nasz ciężarek i on jest przymocowany do takiego zahaczka. Zobaczcie, ten zahaczek ma tutaj takie coś. Do czego to jest? Jeżeli ten ciężarek wpadnie do wody, no to siłą rzeczy ta woda zrobi coś takiego i coś, co będziemy mieli tutaj zahaczone, po prostu się odhaczy. Co tam mamy zahaczone? No więc słuchajcie, no normalnie pszczółka Maja byłaby z niego dumna. Taką majówę mamy zaczepione. No i ona właśnie, jak jest zaczepiona, to zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Jest tutaj zaczepione, a jeżeli wpada to do wody, tutaj ten napór wody robi pyk i się nam odczepia ta nasza pszczółka Maja akurat w tym wypadku, nie? Spróbuję to jeszcze raz wszystko podczepić i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, bo tutaj mamy opisane, że to jest tak zwana winda. Okej, trochę to trwało, ale wcale nie tak łatwo to uzbroić, jak to nie wisi na grzebieniu. Dlatego ten grzebień, słuchajcie, jest też potrzebny właśnie do tego typu myków. Mamy teraz to mniej więcej zrobione. Czyli tak, mamy nasz ciężarek, no gdzie oczywiście może się wyhaczyć w każdej chwili, jak to wleci nam po prostu do wody, nie? I potem mamy, co? Mamy krętlik. Podobny krętliczek jak u Jacka. To jest ten krętliczek, nie wiem, czy to tak mi się uda tutaj wam pokazać. Tak, to jest ten krętliczek, zobaczcie, z tą zahaczką. Czyli spoko, nie? To jest najbardziej spoko. Ja bym się trochę przyczepił do wielkości haków. Tu mamy krętliczek, do którego przymocowujemy przypon strzałowy. No i co to nam daje? Zobaczcie, jakie to jest krótkie. To się mieści nawet w kadrze. To ma, nie wiem, 80 cm. Natomiast jak to wleci do wody, się odhaczy. Zobaczcie, teraz mi się to odhaczyło. Czyli już ja tutaj widzę, że o, tutaj mi się przesunęło to do końca, no bo to jest ta tak zwana winda. Zobaczcie, tu mamy nasz zestaw i to chodzi. Powiem tak, rozwiązanie fajne, natomiast dość skomplikowane. I myślę, że to rozwiązanie Jacka, ten drugi zestaw Jacka, będzie takim najprostszym zestawem, który warto robić na samym początku. Tu sobie przywincie to do tej minuty. Tam on jest omawiany. Winda jak najbardziej spoko. Natomiast tutaj jest chyba taka ciekawostka. Myślę, że to Adam specjalnie użył, żeby zrobić nam ćwieka. Takie pszczółki Maje użył. Ja normalnie nie mam pojęcia, co to ma być. Nigdy czegoś takiego nie widziałem na zawodach.
Tutaj jest taka wersja troszeczkę mniejsza. Szacun wielki, Adam, że to dałeś tutaj. Potestujemy to gdzieś tam kiedyś na plaży, natomiast ja bym się bał, będąc flądrą, podpłynąć, nie? Dostałem też dwa zestawy od Jurka, naszego kolegi, który, tak jak Jacek, łowi flądry we Władysławowie chyba już od zarania dziejów. Z czym one się charakteryzują, czym one są inne, to tylko omówimy tak naprawdę pokrótce. Zobaczcie, kolorystyka naprawdę robi wrażenie, także tutaj moja córka by naprawdę była pełna podziwu, bo to naprawdę jest jakiś czad totalny, jeżeli chodzi o, zobaczcie, takie koraliki. No i dobór takich koralików, zobaczcie, jaką tu ma symetrię, nie? Naprawdę czat, dzięki wielkie Jurek. Jeżeli chodzi o haczyki, no to takie jak ja lubię, są te mniejsze. No i Jurek też używa zamiast krętlików, zobaczcie, takich oto kulek. Możemy je kupić, to nie są QBS-y. To są takie kulki, gdzie mają jedną dziurkę przelotową w tą stronę, drugą w tą. Takie krzyżowe, można powiedzieć. Spoko sprawa, natomiast ja tego nie używam. Używam QBS-ów z tego względu, że zdarza mi się też czasami urwać na przykład sam przypon końcowy, ten boczny, znaczy się boczny trok, bo on, ja go buduję z nieco cieńszej żyłki, no to wtedy sobie po prostu odpinam, przypinam, no i jest mi po prostu łatwiej. Drugi zestaw Jurka różni się troszeczkę od tego pierwszego, nie jest to jakiś kosmos, natomiast no jest różnica. Zacznijmy od góry, mamy oczywiście krętlik, to niektórzy stosują tutaj krętlik, niektórzy stosują po prostu pętelkę, tak jak widzieliśmy wcześniej. Potem mamy, zaczyna nam się trok boczny i tak jak wcześniej mieliśmy na takim przelotowym kulce takiej przelotowej, no to tutaj mamy zatopiony krętlik w takim koraliku. Natomiast na to, co ja bym zwrócił uwagę i co było też na wcześniejszym zestawie Jurka, to, że on nie ma tutaj stoperów, tylko ma węzły, czyli nie damy rady regulować naszego bocznego troka na wysokości. Czyli tutaj jest już na stałe, ten boczny trok po prostu jest na takiej odległości od łączenia i po prostu on sobie tutaj wisi, więc nie mamy możliwości podwyższania go w górę czy w dół. Ja bym jednak z tego mimo wszystko nie rezygnował, nie robił tutaj węzłów, tylko po prostu sobie zrobił tutaj po dwa na przykład stoperki, żeby być pewnym, że to nie się nam nie będzie przesuwać. No i w taki sposób bym po prostu to rozwiązał. Myślę, że to jest takie rozwiązanie najtańsze i no takie najszybsze też, to trzeba powiedzieć. Ja tak kiedyś też robiłem. Druga rzecz, no to co ja lubię, to zobaczcie, ma tutaj świecidełka. Ma je też na stoperkach, więc można je też przesuwać. To, co ja też powiedziałem na samym początku, zobaczcie, te świecidełka są w pewnej odległości od naszego haczyka. To jest element, który jest coraz częściej zauważany właśnie na łowiskach, coraz częściej na zawodach to spotykamy, że jednak no, nie robimy tego całego majdanu, tak jak jest tutaj, zobaczcie, przy samym haczyku, że wręcz nie widać tej naszej przynęty, bo mamy pełno wszystkiego. Dostałem też zestaw do pokazania wam od Janka, jest to nasz junior Władek Team. No w zasadzie bardzo podobny do zestawu Jacka, boczny trok na krętliku, natomiast no te tutaj elementy wabiące mogą się przemieszczać po całym bocznym troku. Taka ciekawostka, żyłka, no jakiś kolor taki żółty, taki nawet fluoro. Nie przeszkadza to flądrom? Nie wiem. Duży haczyk, ja bym użył mniejszego. Słuchajcie, jeszcze Robert Grzybek dał swoje przypony do pokazania. Ten odcinek stał się dosyć długi, więc zrobimy sobie taki myk, że ja też część tych przyponów będę wam sukcesywnie pokazywał na kolejnych filmach już nad wodą. Natomiast na pewno zaczniecie się pytać, dobra, a ty zbuduj swój. Nie ma czasu. Widzicie, że nie ma czasu. Natomiast powiem wam tak. Używam tego typu mocowania od Yuki. Nie zawsze też tego mocowania używam, bo tak jak wiecie, ja lubię QBS-y. Bardzo często używam QBS-y. Natomiast to też nie jest głupie, czy podobne mocowania od Mikado, które dodatkowo jeszcze świecą bardzo mocno. Te mikadowskie widzieliśmy u Jacka. Naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o stoperki, nie zawsze one muszą, słuchajcie, być okrągłe. Najważniejsze jednak to, żeby on był na
druciku, bo na druciku po prostu są to takie mocniejsze. Jeżeli chodzi o te jakieś kulki wypornościowe i tak dalej, fajnym patentem są tego typu kulki, które w zasadzie mają wbudowany stoperek, można powiedzieć. Czyli w tym momencie mamy tylko taką kulkę, nie musimy jakichś stoperków używać, żeby je kotwiczyć w jakimś konkretnym jednym miejscu i to jest naprawdę bardzo spoko. Jeżeli chodzi o jakieś, zobaczcie, mocowania do ciężarka, czy tam do naszego przyponu strzałowego, to już naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Największe znaczenie ma długość troku bocznego i tutaj powinienem powiedzieć na samym początku, to musicie już dobierać do tego, jak widzicie, co jest nad wodą. Jeżeli jest mega duże sfalowanie, duży uciąg gdzieś, no to wiadomo, że musimy użyć krótszych tych troków bocznych. No i tu się przydają te QBS-y moje, gdzie ja mogę sobie wypiąć, pyk, pyk, wsadzić inne. Jest, jest. Natomiast jeżeli ktoś to ma na stałe, no to ciąć, wiązać i tak dalej. To jest jedna rzecz. Jeżeli nie ma falowania, nie ma jakiejś prądów morskich większych, to można użyć dłuższe troki boczne. No niemniej jednak, tak jak widzieliśmy, wszystkie gdzieś tam były w okolicach 25-30 cm i to jest taki standardzik. I to jest taki standardzik, to się też nie plącze. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakie materiały użyć do budowy tych troków bocznych, jaka tam ma być plecionka, czy fluorokarbon, zobaczcie sobie odcinek wcześniejszy, gdzie byliśmy w sklepie, gdzie to wszystko kupowałem. No i dobra, to jest trzeci odcinek, trochę długaśny wyszedł, ale następny już będzie z nadwody, będziemy zarzucać te nasze nowe wędki, będziemy patrzeć, jak to leci, no i zobaczymy sobie też, jak się łowi na zestawy, które dali tutaj zawodnicy. Cześć!